Ej, chyba coś widzę. Tak, tak. Ej, chłopaki, niańka przyjechała! Słyszycie? Już jest! Wszyscy na stanowiska! Tutaj przykleiłem 100 zł. Niania, biorąc tą stówę, wywali się o ten właśnie sznurek. A dodatkowo zrobiłem ścieżkę z banknotów, a pod jednym z nich jest pułapka na myszy. A moim prankiem są diabełki. Każdy z nas będzie miał ich jedną paczkę i ogólnie od razu wam wyjaśnię, widzowie, o co w tym chodzi. Jesteśmy w naszej chacie i osoby, które pomagają nam produkować nasz kanał, stwierdziły, że bardzo źle się zachowujemy. Z tego też powodu została nam przydzielona niania na 24 godziny, ale nas nikt nie będzie niańczył, także więc mamy na niej lub na nim bardzo dużo pranków. Więc zobaczymy, czy udaje się to przetrwać. Wow, jaka chata. Kogo na to stać? Kurczę, stówka? Co on tu robi? Cholera. Ile kasy? Co ona tu robi? Patrzcie, idzie. Rzucaj! Aha, czyli to wami mam się zajmować, tak? Co jest? Nie wkurzył się! Dobra, panowie, ustawcie się przy regu. Produkcja tej składu poprosiła mnie, żebym się wami zaopiekował. Bo jesteście strasznie niesforni. O kurde, w sumie to racja. No jesteśmy trochę niesforni, jesteśmy jak diabełki. Co? W życiu zawsze byłem grzeczny. Dobra, panowie, zapraszam do kuchni myć naczynia. Dobra, okej. Myć naczynia, przecież mamy zmywarkę. Nikt nie będzie nam rozkazywał, więc mam dla was propozycję, panowie. Otóż proponuję 1000 zł dla osoby, która jako pierwsza rozwścieczy niańkę. Dobra, ja się piszę na to zdecydowanie. Pokaż, przeliczę szybko. Raz, dwa, trzy, tysiąc. 1000 zł jest. Dobra, jak ty szybko liczysz? I wiecie co? Ja już mam tak naprawdę pierwszy pomysł, co można zrobić. Ej, panowie, wiecie co? No. No. Zobaczcie. O, nie! Co ty robisz? Przecież nasza niańka się wkurzy na nas za to! A pamiętacie nasz zakład? Miała się wkurzyć. Dokładnie o to chodzi. Ajajaj, faktycznie. To co my tak samo mamy zrobić? Idzie, ej, to mój pomysł. Pociesznie. Panowie, co to był za dźwięk? Rozbiła mi się szklanka, nie! Jak to? Ja ją zbiłem! Ja ją zbiłem, nie kłamcie! Kłamie, nie. Dobra, dobra, panowie. Spokojnie, ja to posprzątam. O, co? Dobra, proszę mi sprzątać. Proszę. Dobrze, chłopaki, idziemy faktycznie. Niania jest od tego, żeby zaprowadzić porządek w tym domu, więc faktycznie może posprzątać szklankę, a my się nie kłóćmy. Dobrze. O nie, jeszcze mam drugi kubek. Nie zbił się. Metalowy? Chciałeś rozbić metalowy kubek? Ty debilu, chodź tu. Chyba są w błędzie, że wyprowadzą mnie z równowagi. Ej, widzicie go? On wygląda, jakby miał dobry humor. Bez kitu. To dziwne. Ej, szklanki go nie wkurzyły? Jak to jest możliwe? Ten gość ma po prostu nerwy ze stali, ale mam jeden pomysł. Patrzcie na to. Przygotował sobie tutaj chyba wiadro. Będziemy u szyby. Właśnie. A patrzcie, co tu mam. Czekaj. Patrzcie, widzowie. Tutaj wszędzie daje teraz farbę. Jak będzie próbował umyć okna, wszystko zabarwi na zielono, zarówno szybę, jak i własne ręce. To go musi wkurzyć. Wszystko tu jest takie brudne. Muszę umyć to. Co oni zrobili? Muszę chyba ich zawołać. Chłopaki! Z biurka! Do mnie! W końcu się udało, chyba się wkurzył. Widzicie? Jaką piękną sztukę wam zrobiłem? Co? Jak to sztukę? Ale przecież to jest zielone i wygląda jak farba. Kojarzycie takiego artysty, który malował na szkle? Co? Przecież to jest idealna sztuka. Windowchi? Coś tragicznego, pranka, coś dobrego. Właśnie, jak to możliwe, że go to nie wkurzyło? To jeszcze dodatkowo stwierdził, że to jest genialna sztuka. Musimy wymyślić coś lepszego, chodźcie. Znaczy, miłego mycia okien. To nie jest farba wcale. Nasza opiekunka niedługo będzie wynosić śmieci, więc muszę tutaj wrzucić parę rzeczy oczywiście, ale żeby nie było za łatwo, weźmiemy też kantlę, która jest strasznie ciężka. O kurde, nie ma szans, że ktoś to podniesie w ogóle. Dobra, super, to wszystko idzie nasza opiekunka. O, jeszcze jeden śmieć tu został. Tutaj pakuję go do środka, wszystko co trzeba. Fajnie.
Dobrze mi idzie? Przynajmniej ty jesteś przykładem. No proszę, oczywiście, od kiedy zobaczyłem, że przyszedłeś tutaj, to stwierdziłem, że będę pomagał. Dobra, ja dobra, zabiorę, to ja wyniosę. Chodź, dobra, dobra, już, sekunda. O kurde, dużo się nazbierało. Nie wygłupiaj się, idę wynieść śmieci. Jakim cudem, przecież tam jest handla w środku. Przecież to jest niemożliwe. To jest jakieś nienormalne. Ponieważ gramy o równe 1000 złotych, ja przygotowałem mocarskiego pranka. Wchodzę do tego oto śmietnika, bo tutaj też wywalamy śmieci. To jest najlepszy karton na świecie. I patrzcie, niańka tak naprawdę udaje, że się nie boi niczego. Bo patrzcie, ja tu będę siedział, on będzie przychodził ze śmieciami, a ja nagle wyskakuję i go przestraszę. I od razu tysiaczek do kieszeni. Dobra, więc lekko się zastawię, żeby nie było mnie widać. I czekamy na naszą niańkę. Kurczę, jestem tu prawie godzinę. W sumie nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorsze wychowywanie tych dzieci. Idę wyrzucić śmieci teraz. Karton? Ciekawe, że rzucę za 3. Udało się. Mój łeb! O Boże! Co to było? Czy to nie były... O Boże, chyba szkło jakieś tam było. Zobaczcie widzowie, pewnie każdy z was kojarzy tego pranka, że do butelki rzuca się monetę, a następnie się psika komuś po prostu w twarz. I mam wrażenie, że to już jest na tyle chamski prank, że na pewno uda mi się wygrać tego tysiaka z chłopakami. Tutaj jest piękna moneta. I teraz, jak tylko niania przyjdzie, to pokażę mu magiczną sztuczkę. Nianiu! Co się stało? Czemu tak krzyczysz? Słuchaj, bo ja tak się podjarałem, bo mam magiczną sztuczkę. W środku, na samym dnie jest moneta i mogę ci teraz pokazać, jak ją wyjąć bez użycia w ogóle żadnej prawdziwej magii, tylko normalnie. Widzisz? Widzisz, że w środku jest? No. Wiesz co? Daj mi jeszcze trochę, to od razu się umyję. Co? Jak to? Tobie też się przy tak kąpię, bo strasznie śmierdzisz. Co? Nasza niania zostawiła odżywkę jakąś. W sumie mam pomysł genialny. Zamienimy to na mąkę. Tylko trzeba to wysypać, bo jest przeterminowane niestety. Bardzo dobrze. Lubię siłownię, ale jestem za młody, żeby chodzić i chcę tysiaka. Ale się zdenerwuję tym razem. Ej, wygląda dosłownie tak, jak ma wyglądać. Teraz tylko łyżka. I można lecieć na górę, na siłownię. Chodźcie. Dzień dobry, pani nianio. Przyniosłem ci niesamowitą odżywkę do siłowni, bo widzę, że masz pompę i ogólnie to spowoduje, że będziesz miał jeszcze większą. To jest fajne, naprawdę fajne. Nie zapomnij popić oczywiście. O, dziękuję, że o mnie pomyślałeś. Wszystko dla twojego dobra oczywiście. My myślałem, zawsze chcemy jak najlepiej. Taki dobry. Wiesz, i śmieci wyrzucę i odżywkę dam do tego. Zamieniłeś mnie na mąkę? Nie. W sumie i tak spoko. To tak, tak. I tak spoko, bo tamto było stare. Kupię sobie nowe. A chleb w proszku też jest dobry. Super, w sumie super, no dzięki. Coraz ciekawsze pomysły mają, żeby mnie zdenerwować, ale chyba im to nie wyjdzie. Mam za mocną psychikę. Ej, dobra, widzowie, kolejny prank to będzie prank z jajkiem. Ponieważ jajka nie da się zgnieść w taki sposób, ani w bicepsem, nie ma opcji. I niania dobrze o tym wie. I ja będę udawał, że tego nie wiem i powiem: nianiu, to prawda, że nie da się zgnieść jajka? I wiecie, i on zgniecie, pokaże, że patrz, nie da się. A to jajko będzie nakłute i się cały ubrudzi jajce, będzie śmierdział. To będzie najlepszy prank. Tym bardziej, że po tych śmieciach łeb mnie boli i chcę się zemścić. Muszę lekko naciąć. Dobra, idealnie. Teraz będzie na pewno zgniecione i się cały ubrudzi. Nianiu, ja mam takie pytanko, bo ponoć nie da się rozwalić nigdy jajka w ręku, to prawda? Prawda, słyszałem o tym. Bo ja nie mogę, ale ty, nianiu, na pewno dasz radę. No, ja próbowałem kilka razy, ale nigdy mi się nie udało. Więc nie ma szans? Nie ma szans. Mogę spróbować, ale... Ale chyba mi się nie uda. O, ale śmierdzić będzie teraz, niania! Będzie śmierdziała! O, ja bym się wkurzył za to! Kiepski ten twój żart. Zobaczcie, to jest mój najlepszy prank do tej pory, ponieważ to jest fejkowy stolik, który zamierzam naciąć w ten sposób. Patrzcie, i tak trzeba zrobić kilka razy. Ponieważ gdy niania przyjdzie i położy tutaj jedzenie, wtedy stół się zawali i to
już jest bardzo denerwujące. Ciekawe, czy im zasmakuje. Ciekawe, czy wszystko zjedzą. Ja takie pyszne wam zrobiłem. Będziecie jeść ziemi. O nie! Panie, czemu? Ja zawsze cię też. Ale gdzie rękami z ziemi? Panowie, nie da się w żaden sposób wkurzyć niani. Mnie to już zaczyna aż nudzić robienie tych pranków, nie? Ale musimy wygrać 1000 złotych, każdy z nas. Tylko, że nie da się nic. Ja próbowałem, ty próbowałeś. Próbowałeś? Też. No próbowałeś, no właśnie. Widać, że przekonany jest. Najgorsze jest to, że ja sam siebie wkurzyłem, typ. No wkurza mnie to, że nie mogę go wkurzyć. Ej, to jest prawda, ciężko, chłopaki. Co mamy teraz zrobić? Mam w sumie jeden plan. Musimy zagrać na jego emocjach. Tak! Masz rację, stary. Ale od czego zacząć? Chłopaki, no. Na przykład możemy się dogadać, że my niby pobiliśmy Grzesia, ale tak naprawdę tego nie robimy. Grzesiu będzie udawał, że o, ała, ała, jest cały, wiesz, posiniaczony i w ogóle. Wtedy niania stwierdzi, że jesteśmy bardzo złymi ludźmi, bo bijemy kolegę i będzie się musiał nim zająć, a Grzesiu dodatkowo wtedy go sprankuje jako poszkodowana osoba. Nie, to będzie przesada. Jak? Przesada. Czyli wtedy my wygramy. Ty wygrasz, czy ja wygram? Ja! Dobra, dobrze. Jest po czym pranku się wkurzy, ten wygrywa. Takie no są dobra, zasady. Dobra, ale próbujemy w takim razie. Dobra, Grzesiu, wołaj nianie i udawaj jak najbardziej pobitego. Ała, nianiu! A! Nianiu, Erdes, ała! Jack, puść mnie! Nie za sutki! A! 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 Dawaj, bij go! Ała! Dawaj! Niania! Kładziemy go w pozycję, co się nie stało. Boże, zostawcie mi teraz dzik, to, że jest tłusty, to nie jego wina. Ja, jak nie jego wina? Sam się nadarł. Ty, nie zażarłem się, to niania tak mnie karmi. Chodź, Grzesiu. Właśnie, dobra. Patrz, jaka beksala, poszedł z naszą nianią. Zdaje mi się, że go to poruszyło, no. Dobrze poszło, dobrze poszło, naprawdę. Słuchaj, G, masz tutaj pieluchę, żebyś nie musiał chodzić do łazienki. Tutaj zostawiam ci elektroniczną nianię. Jak super. Będziesz miał jakiś problem, zawołaj mnie, ja będę w pokoju obok i będę cię słyszał, dobra? Dobra. Odpoczywaj. Super. Ja pójdę do nich i zwrócę im uwagę, żeby nie byli tacy. Dzięki, Grzesiu, jesteś super, super niania z ciebie. Fajnie, że nie muszę teraz do łazienki chodzić. Dobra, nic mi nie jest tak naprawdę. Ciekawe, czy to działa. Halo, raz, dwa, trzy, halo. W końcu chwila relaksu. Będę mógł od nich odpocząć. Mam nadzieję, że nic nie będzie chciał ode mnie i nie będzie mi tutaj jęcza nad głową tą elektryczną nianią. Chociaż 5 minut. Chociaż tyle. Ej, dobra, patrzcie. Ja tutaj miałem schowanego airhorna, który tak głośno piszczy, że niania na pewno się wkurzy. Halo, nianiu? Halo, nianiu? Minęły 2 minuty, a on już coś ode mnie chce. Mam dla niani pewien sekret. Jaki sekret? Nianiu, tylko żeby nikt nie słyszał, proszę przyłożyć blisko ucho. Dobra, okej. Okay. Moja cierpliwość powoli się kończy. Hej, G! Twoja elektroniczna nianie się popsuła, bo straszny pisk słyszałem. A, tak, tak, coś tam, jakieś zwarcie chyba było, nie wiem, nie wiem. Tak, ale uszy nie bolą. Nie, wszystko jest w porządku, a powiedz mi, gdzie jest twoja pielucha? No, już zużyłem ją, więc śmierdziała trochę, więc no, wywaliłem ją po prostu. Czuć. Czuć. No widzę, właśnie. Że pomyliłeś się klockami. Tak, 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 tak. A niania tak nie boli, niania nic? Nie, to ja normalnie chodzę sobie w klockach. Nie wiem, do zobaczenia. Wy to widzieliście? Przeszedł po klockach. Kurde, ten prank się nie udał. Nic nie działa. Nic. Ale wiecie, co najbardziej denerwuje każdego mężczyznę? Dotykanie jego fury. Dokładnie, a my nie tylko ją dotkniemy, ale także spuścimy powietrze ze wszystkich kół. Zobaczcie. Co? No, to jest mój ostateczny prank, panowie, więc pomóżcie mi. Z jednego, błagam. Nie, jest, wszystkie. Uwaga, patrzcie, już prawie spuściłem powietrze z pierwszego koła. Ja nie mogę się doczekać reakcji niani. Ej, chłopaki, to jest drugie koło w ogóle. Ej, o, zaraz drugie koło, dawaj. Zobacz, patrz, myślę, że to motor jest w ogóle. Ej, patrz na to, jak się obniża. Prawie nie widać w ogóle, jak tam idzie w kierowniku? Bardzo się obniżyło już. Zobaczcie, to koło to już jest totalny flak. Ej, idealnie. Ej, chyba idzie. Ej, nianiu, patrz na to. Co robicie przy mojej furze?
Zobacz, trochę zrobiliśmy tuning tutaj, koła spuściliśmy i w ogóle... Wystarczająco długo tolerowałem wasze zachowanie. Więcej tego nie wytrzyma! Nie! To będzie lepsze. Nie! Nie wytrzymam z wami więcej! Chłopaki, uciekajcie! Wszystkich was złapię! Ej, ta niania chyba już przestała wszystkich ganiać, więc ja na spokojnie mogę sobie zjeść torcika. To jest dobry tort. Mam cię! Nianiu! To ostatni raz taki rzeczy. Macie już dość? Będziecie Tak. Ale czemu dopiero teraz się na nas wkurzyłeś? Jak to możliwe, że tyle wytrzymałeś? Miałem układ z T-Squadem, że wygram Tysiaka, jak nie dam się zdenerwować. Co? Ale to dałeś się zdenerwować, więc my musimy się podzielić tym Tysiakiem na trzech. Tak! Albo dajcie mi tego Tysiaka, albo kolejne 24 godziny musicie spędzić ze mną. Co? Nie! Dajcie mu tego Tysiaka, dajcie mu! Proszę, nianiu, jedź do domu. Tak, dzięki. Do zobaczenia wkrótce! Do zobaczenia! A chłopcze, a wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. To na tyle. Na razie.